Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam was na film, gdzie odwzorowuję makijaż. Słuchajcie, totalna szpachla, która ma wyglądać bardzo naturalnie, bardzo, bardzo, bardzo naturalnie, także zobaczymy. I dzisiaj będę odtwarzać, spróbuję odtworzyć makijaż makijażystki Kim Kardashian. Oczywiście ona też ma innych makijażystów, Mario chyba jest najbardziej popularny, ale jest właśnie taka makijażystka z Armenii, w sensie ma pochodzenie, korzenie armeńskie i nazywa się Hurush. Ja Hurush followuję już od jakiegoś roku albo dwóch i na Instagramie, i na YouTubie. Właśnie Kim Kardashian ją odkryła tak naprawdę, bo gdzieś ją zauważyła na Instagramie, pomalowała ją i od tej pory tak naprawdę Hurush stała się bardzo sławna. Wcześniej ona zajmowała się tylko makijażem na klientkach, makijażem ślubnym, no ale odkąd Kim Kardashian ją rozsławiła, no to oczywiście maluje gwiazdy i różne celebrytki. Także dzisiaj będziemy sobie odwzorowywać jej Easy Get Ready With Me, jej łatwy makijaż, który idealnie ma się sprawdzić na lato, na jakieś większe wyjścia, na czerwony dywan, na jakieś wesele, także zobaczymy. Zapraszam was do oglądania i oczywiście followujcie ją, subskrybujcie, bo no, nakłada niezłą szpachlę. Głównie będziemy tutaj pracować na produktach kremowych. Mam tutaj coś takiego, to nie jest profesjonalne, ona używa typowo profesjonalnych kosmetyków, no ale będziemy robić prowizorkę. Także mam tutaj taki krem do konturowania z Belle, mam również jakieś inne produkty kremowe, tutaj jeden bronzer, różne korektory, także będziemy się bawić i co ciekawe tutaj nie ma gąbeczki, tylko wszystko będzie pędzlem. Dobrze, więc jedziemy z tym koksem i zaczynam od właśnie takiego żółtego korektora, więc użyję sobie tego kółeczka z Belle, jaki dostałam od Karoli z kanału Brave i ona... Czy ja potrzebuję lusterko? I zaczynamy tutaj od nałożenia korektora. Kurczę, on jest strasznie jasny, ale... I tak tutaj nakłada, i tutaj nakłada ten korektor. I tak samo tutaj. Ja myślę, że nie będzie to wyglądać flawless. Chociaż mogę się zdziwić. I tak tutaj sobie właśnie podjeżdża tym korektorem na bok. I w sumie tutaj też przeciąga ten korektor, ale tutaj jest najwięcej. Szt. Ona ma taki mały nosek, także to jest też trochę inaczej. Bo ja tu się cała ubabram z tego wszystkiego. Tak, tak się malowało w 2016. Pamiętacie, jaka była moda? Właśnie na konturowanie takie straszne i bardzo dużo korektora. Ja nie wiem, jak to będzie dobrze wyglądać. Jak to będzie dobrze wyglądać, to szok. Aha, i ono to łączy tutaj ze środkiem, no to ja nie wiem. Niedobrze. Niedobrze, bo ona tutaj zrobiła sobie jeszcze kreskę. A ja niestety tutaj kreski, słuchajcie, sobie nie zrobię, bo zrobiłam sobie... No tak, cały nos mam po prostu biały. Oh my god, what is that? Dobrze. Nic, aha, jeszcze nosek. Po prostu zrobiłam sobie białego bloba na nosie. Przyznajmy szczerze, że u niej to wygląda dużo lepiej. I również tutaj sobie nakłada trójkącik. No niestety ten mój korektor nie jest jakiś taki... No niby jest mocno kryjący, ale z drugiej strony nie jest mocno kryjący. Także może zawalmy to na produkty. Okej, trójkącik jest. Mrau. I teraz mam sobie bierze troszeczkę ciemniejszy kolor, więc ja sobie zmieszam te dwa. Nałożę trochę tego, trochę tego. I właśnie troszeczkę ciemniejszym kolorem jedziemy tutaj ze szpachlą. Girl, don't do it, it's not worth it. I'm not gonna do it, girl, I'm just thinking about it, not gonna do it. Tak mi się to kojarzy. A tutaj już mi się chyba zaczyna rozwarstwiać. Wyglądam tragicznie, ale jest snatched.
No i niby ważne jest to, żeby były dwa kolory, jaśniejsze i ciemniejsze, ale... Lol. Aha. I przyciąga ten korektor pod brwi. A nie, nie pod brwi, tutaj tylko pod brwi. A nos. Okej, ten nos to jest jakaś masakra. Po prostu kosmetyczna masakra. Konturowanie, coś czego nie robiłam od bardzo dawna, właśnie takie kremowe, więc sobie zmieszam dwa te ciemne kolory. I ona leci, słuchajcie, z tym aż tu i leci tu. Bubble przelecimy tym produktem, tylko nie będę już innych korektorów używać. Dobra, zrobię sobie coś takiego. A, jeszcze na szyję. Aha, będziemy sobie konturować szyję. Szkoda, że ubrałam sobie jasny sweter, co? I tutaj też ona leci z tym. A nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wierzę, że to na żywo będzie dobrze wyglądać. Po prostu nie wierzę. Jeszcze do takiego małego lustereczka. Wszystko, ale wszystko mi leci. Oczywiście czoło musi być. Wszystko mi się lepi od tych włosów. Ja nie wiem. To nie jest dla mnie. I lecę tu. Na poliki oczywiście. Ale ona tutaj zostawia specjalnie przestrzeń. Bo tutaj będziemy nakładać zadziwiająco puder. Jezus. U niej to jakoś lepiej wygląda. Może tylko, że jest makijażem. Będę wyglądać jak Kim Kardashian. Zobaczycie potem. To nie koniec, fokinel. I to, co jest ciekawe, to teraz ona nakłada sobie bronzer, ale tak jakby w prostej linii aż do brwi. Coś takiego. I to ma chyba ma nam konturować te oczy. Źle. Chyba trochę przeleciałam. Ona nawet za te brwi leci. Tylko, że to też powinno być, wiecie, dobrane do... Do waszego kształtu twarzy, po prostu robię to, co ona robi, więc za dużo ta krecha. Aaaa, ciapkam! Jak to nie będzie wyglądać jak kupa, to będzie sukces. Użyję sobie tego ściętego takiego pędzelka i myślę, że użyję sobie tego Toma Forda, bo on zdaje mi się jest najciemniejszy i od brwi lecimy z konturem. Noska. Nie jest to proste. Mam wrażenie, że powiększam ten nos. No wiecie. Wszystko złoto, co się świeci. A je! Nie wychodzi. I z tego, co widzę, tutaj robi sobie też taki grzybek. Na tym nosku. I ona go tutaj maluje w sumie, cały ten nos. No to słuchajcie, to może być hit. Albo kit, ale już widzę, że sobie... Zobaczcie na jej cienką linię i zobaczcie na moją ufajdaną linię. W ogóle wyglądam, jakbym była przebrana za jakiegoś tygrysa na bal przebierańców. No ale w sumie mam większy nos, to potrzebuję większej linii. I ona leci... pod ustami tym bronzerem i nad ustami, całkowicie nad ustami. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam, więc sobie zeroję nad ustami. O, nie wiem, czy to dobry pomysł. Matko Bosko Częstochowsko. Look at that. A, pominęłam jeszcze dwie ważne rzeczy. Z tego, co tutaj widzę, to jeszcze tutaj powinny być rozświetlone dwie kreski. Takie wąsy. Nie, to nie może wyjść dobrze. Ja nie mam takiego różu w kremie, w takim kamieniu, ale mam taki między innymi róż na mokro, więc sobie go wyleję.
O, to jest kolor Apricot z Be Beauty. Bardzo fajny produkt z Superdraga. Zetrę i zobaczę, gdzie ona to nakłada. Nakłada to tutaj. W sumie on jest taki pomarańczowy, delikatny, że nie wiem, czy ma to sens. I tutaj dokłada sobie też na czoło. To wygląda w sumie jak bronzer, przez to, że on jest taki właśnie brzoskwiniowy. No ale okej. Okay. Ma całkiem inną konsystencję. Ale spoko. Not a problem. Co ona? A, jeszcze na powie, jakie widzę. I na brodę. Girl! Wszędzie. Dobrze, ona teraz bierze sobie jeszcze korektor z Narsa, tylko w innym kolorze. Ja sobie użyję w kolorze Custard. I ona sobie nakłada trochę tego korektora pod oczy, żeby troszeczkę zneutralizować to bardzo jasne pod oczami, co nakładaliśmy wcześniej, także sobie tylko tak wciapię. Tyle warstw, jak to ma wyglądać nieskazitelnie i naturalnie. Nie wiem. Nie wiem. W LA to przecież mają upały, więc jak to ma być jakiś wiosenny, letni, tropikalny ślub, no to to się musi trzymać. Chyba, że ona ma jakąś suchą skórę, ja nie wiem. Dobrze, teraz ona bierze podkład, mówi, że taki, który ma jak najmniejsze krycie. Ja tu mam Miracle Second Skin z Max Factora, on ma najmniejsze krycie. I ona nakłada ten podkład przede wszystkim tam, gdzie nic nie nakładaliśmy, czyli tutaj na tą właśnie dziureczkę, więc tutaj podkład, tutaj podkład, oraz nakłada też podkład na szyję. Także zobaczymy, co z tego będzie. Czym ja sobie to rozblenduję? Powiedzcie mi, czym. A gdzieś indziej na twarzy nakłada ten podkład? Neck. I know you guys are probably gonna say, what was the point of putting the lines there? There's a lot of points, because in photographs and in person, you will see the definition. Now I'm going to make strokes like that up, and I'll kinda allow it to go down, like the residue of it can go down with the up. And up, and up, and up, and up. Okay. I ona mówi, żeby sobie ten podkład do góry rozcierać, a resztę na dół, żeby się połączyło tu. Powinny być dwa różne kolory podkładu, ale ja mam jeden. Over here, I want the darker colors to make my chin stand out. I'm gonna place it on the contour, close my eyes. With the leftovers, using this cosmetic brush, the smaller side, I'm gonna go in with the lighter color. Powiem wam, że dużo z tym pitolenia, ale ładnie to wygląda. Nawet z takimi tanimi kosmetykami. I teraz czystym pędzelkiem wszystko jeszcze przyklajstrowuję. Także wszystkie chyba pędzle, które mam, będę dzisiaj używać, bo już mam chyba z 10 brudnych. Ale właśnie ważne jest to, żeby suchym pędzlem, czystym pędzlem to sobie przybić, ale powiem wam, wygląda to super. Ciekawa jestem, jak to się utrzyma. Teraz robimy brwi i ona ma bardzo gęste swoje brwi i ona je po prostu wyczesuje, więc ja sobie je też trochę wyczeszę na mydełku Lash Brow, no. I sobie je po prostu wyczeszę i dorysuję trochę włosków, bo one są takie bushy, bushy. Krzaczki. Teraz róż. I ma być jakiś tropikalny i używa sobie Narsa, Orgazm. I ja mam akurat ten róż, tylko jego nie mam w płynie, tylko mam go w pudrze, więc no cóż, użyję sobie. I nakładam. To jest taki bardzo ładny, świeży kolor. I'm gonna hit the sides of my nails, and the reason why you're doing this is because you just want like that natural sun-kissed look right over here as well, where the sun would kiss you. I'm gonna go a little bit under the eye, that's how close we're getting. And with the concealer, we're just gonna make sure. I pudru bardzo delikatnie. Ja sobie użyję
podróż chudy. Tyle, jak nie mniej. Mniej. Naprawdę delikatnie, także sobie tylko tak powciskam. Moją strefę T. Coś, co jest kluczowe, czyli rozświetlacz wpłynie i będziemy go nakładać na oczy. I ona mówi, że nie ma sensu nakładać nic innego, żaden efekt nie da takiego efektu. Ona miesza trzy różne rozświetlacze, ja mam taki z Ile Maski w kolorze OMG, który jest naprawdę mocny. Zobaczcie, taki bardzo metaliczny. I ona nakłada sobie ten rozświetlacz w kąciki i czeka chwilkę, żeby podeschł troszeczkę i będzie to rozcierać później. I to samo będzie robić z brwiami. Także pod brwi też. Ładnie to wygląda. Ok. I rozciera to płaskim pędzelkiem. No rzeczywiście ładnie to wygląda. Taki mokry efekt daje. Jeżeli jeszcze chodzi o oczy, to nie mam czarnej kredki, ale mam brązową kredkę i ona sobie nakłada tą kredkę wzdłuż linii rzęs i później rozciera po prostu pędzelkiem. Także spróbuję to, jak ja to mam zrobić, jak ja nie mam. Mam jedną rękę, ale tak sobie tutaj dziabnę. I skośnym pędzelkiem taką ala krechę delikatną. Coś takiego. Easy. Użyję sobie tego koloru z bronzera Charlotte Tilbury. Mam nadzieję, że nie będzie za zimny. I ona nakłada właśnie tylko i wyłącznie jeden matowy cień. Właśnie taką prostą linią, tam gdzie mieliśmy ten, co mieliśmy? Ten taki bronzer i tylko tyle tak naprawdę i to przeciąga. Nałożę sobie takie rzęsy Eylure 3/4, myślę, że będą spoko wyglądać, tylko nakleję i wrócę. Dobrze dziewczyny, skończyłam ten makijaż, nie wyglądam jak Kim Kardashian. Nie wyglądam jak chórusz. Nakleiłam rzęsy, ale są słabe. W sensie ładne są, ale za delikatne. Krzywo sobie też nakleiłam, no ale okej. Okay. Rzęsy to nie jest moja mocna strona. Nałożyłam sobie na usta combo, bo widzę, że ona tu ma taki jakiś błyszczyk i pomadkę. Nie pokazywała dokładnie, czego użyła, ale ja wam powiem, czego użyłam. Ja na usta nałożyłam pomadkę Charlotte Tilbury w kolorze Super You. Na to nałożyłam Iconic London, powiększający błyszczyk w kolorze, nie ma chyba, Lip Plumping po prostu powiększający. I na sam środek nałożyłam Lime Crime, Velvet Cherry, Naked Cherry, Seri Wet Cherry. No i słuchajcie, mamy gotowy makijaż. Rozpuszczę sobie włosy. Dobrze, czyli podsumowując, powiem wam, że jestem zmęczona tym makijażem. Może to brzmi głupio, ale... Nigdy w życiu już tego nie powtórzę, dlatego że zajęło mi to chyba 100 lat. Czy było warto? Powiem wam, że efekt jest naprawdę fajny. Myślę, że gdybym miała kosmetyki, gdyby to było jakieś marki, nie wiem, Creolan, albo jakaś inna marka profesjonalna, to myślę, że też inaczej oczywiście by to wyglądało, bo to jakość jest niestety słaba, rozmazuje się. Ale sam zamysł myślę, że jest ciekawy. Jeżeli są to jakieś makijażystki, może jest to coś, co warto byłoby sobie przećwiczyć, w sensie przećwiczyć, no może spróbować po prostu. Buzia wygląda dobrze, podoba mi się to na początku, no wiecie, dużo jest tych warstw, dużo blendowania. Myślę, że z właściwymi kosmetykami może to naprawdę super ekstra wyglądać. Myślę, że bardzo ładnie to wygląda. Myślę, że kilka tipów sobie przemycę. Na pewno podoba mi się bardzo nałożenie tego rozświetlacza w płynie na powiekę. Super to wygląda naturalnie. I będę próbowała nakładać właśnie czasem. Właśnie kontur na mokro pod podkładem, że kontur, właśnie te mokre rzeczy i na to taki delikatny podkład. Nie wiem, jak mi się to utrzyma, dlatego że ja mam cerę tłustą, tutaj nie ma w sumie, jest bardzo mało pudru, ale zobaczymy. Ale koniec końców efekt mi się podoba. Na pewno przemycę sobie
tak jak mówię, to konturowanie na mokro pod podkładem, bo fajnie to wygląda i wiecie, nie ma takich mocnych linii. Szyi się bałam, ale w sumie fajnie to wygląda, fajnie wygląda ta szyja. Jeżeli chodzi o konturowanie szyi, to będę musiała sobie właśnie czasem tak robić, bo często jest tak, że szyja mi się nie opala, nawet jak używam samoopalacza, to na tej szyi jakoś ten kolor mi się nie łapie. Dobrze, więc fajnie, żeby sobie właśnie nałożyć ten samoopalacz. Ja nie wiedziałam, że na to się jeszcze nakłada podkład. I o to tu chodziło. Także dziewczyny, dajcie znać, co sądzicie o takim makijażu. Czy to ma sens? Z jednej strony ma, z drugiej strony nie ma, dlatego że zajmuje to dużo czasu. Chyba że ten makijaż się rzeczywiście będzie trzymał, ale myślę, że z tymi kosmetykami, w sensie głównie to było słabe. Gdybym miała takie kremowe produkty lepszej jakości, to na pewno byłoby to dużo przyjemniejsze i dużo lepsze. No ale koniec końców chciałam strasznie ten makijaż otworzyć. No i otworzyłam. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli jest tu ktoś, kto jest odważny i no może nie odważny, a jeżeli komuś się chce otworzyć taki makijaż, to dajcie znać i dajcie mi znać, czy rzeczywiście to zrobiliście. Ja przechodziłam tutaj przez rollercoaster od facepalmów do zachwytów, a tak koniec końców myślę, że wyszło ok, ale fajny makijaż, ale myślę, że swoją techniką też bym taki uzyskała, wiecie, o co chodzi. No. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki!